dokładnie pracować. Jak dzisiaj kupować produkty, jak się rejestrować poprzez stronę? Otóż jeśli chodzi o zamawianie produktów, zacznijmy od zamawiania. Dobrze, może zacznijmy od tego. Zapisywanie pokażę i również zamawianie. Chcemy teraz zamówić sobie produkt dzisiaj. Ktoś chce zamówić produkt, już jest w biznesie. Czyli jak zamówić ze swojego biura produkt? W jaki sposób zamówić, prawda? Co robimy? Masz swój login, czyli masz tą swoją nazwę, masz swój numer ID i masz swoje hasło, prawda? Do biura. Masz, dostałeś się, dostałaś, logowałeś się do biura. Wchodzisz na stronę zenoa.com i klikasz, kurczę, nie mam tutaj właśnie kursora, moja z iPada tobie to pokazuje i nie mam kursora, ale tutaj na górze jest login, na górze, na tym pasku ciemnym na górze jest login. Klikasz na ten login sobie, a może mi tutaj będzie pisać. O, widzicie? Napisze mi ktoś, czy widać to, co namazałem tutaj? O, patrzcie, jakie doświadczenie, ciekawe. Co, jest tam ktoś z was jeszcze ze mną? Mam nadzieję. Co? Widać, tak? No to dobrze. To jednak najbardziej też to wychodzi, słuchajcie. No, no wiecie co, niech to, niech to. Dobra, tutaj jest ten login. Klikamy sobie na ten login. I kiedy klikniemy na login, otworzy nam się strona logowania. Wpisujemy tutaj swoją nazwę, no takiego nazwę, a jak nie, no to numer ID możemy tutaj wpisać. I piszemy swoje hasło. I klikamy tutaj login oczywiście. Ok, ok. I tutaj login klikamy, prawda? Jak klikniemy sobie ten login, to otworzy nam się nasza strona Zenoa. I teraz co my chcemy zrobić? Chcemy sobie zrobić teraz order. Order to jest zamówienie. Enroll to jest wpisanie, zapisanie, ale chcemy sobie zrobić order, czyli zamówienie. Klikamy sobie na ten order, dobrze? I otwiera nam się od razu strona z pakietem. Tutaj mamy, zobaczcie, tutaj mamy pakiet, prawda? Czyli Zenoa, Basic Pack i tak dalej. Klikamy sobie tylko tutaj, żeby dodać jedną sztukę tutaj, no bo tylko jedną będziemy mogli kupić. Pojawia się, tutaj jest taki napis zaraz od razu, że twój pak został dodany tutaj, jest w koszyku, na górze są w koszyku, tutaj jest on. I teraz jeżeli klikniesz tutaj dalej, otworzy ci się następna strona z adresem. I teraz ja tutaj już mam swój adres wpisany, bo ja sobie wpisałem, ale tutaj jest taki napis add new address, czyli dodaj nowy adres. Widzisz? Jeżeli klikniesz sobie na to dodaj nowy adres, otworzy ci się takie okno i po prostu trzeba tutaj wszystkie te dane powypełniać, gdzie po prostu powybierać, prawda? Wpisujesz swoje dane, klikasz na save i kiedy klikniesz na save, otworzy się strona już przedostatni etap do płatności. To jest góra tej strony, czyli podsumowanie $165, co jest w składzie. Dół tej strony tak wygląda. O, tak wygląda dół tej strony, prawda? Gdybyśmy to podjechali. I tutaj jest payment, prawda? Tu trzeba zapłacić, wybrać kartę i tutaj też masz coś takiego add new card, dodaj nową kartę. Jeżeli rozwiniesz sobie to okno, to otworzy się rubryczki na wpisanie imienia i nazwiska właściciela karty, numeru karty, potem masz datę ważności karty i ten numer CCV karty. Jeżeli to wpiszesz, możesz kliknąć save, żeby tą kartę wpisać sobie, to wtedy zostanie w systemie, a jeżeli klikniesz save, klikniesz submit, to karta nie zostanie w systemie, ale złożysz zamówienie, czyli tu jest złożenie tego zamówienia, ok? Dobrze? Bo jak klikniesz ten save, to ta karta zostanie w systemie. Jeszcze raz ta strona się przewinie i już ta karta będzie, można będzie ją wybrać. Czy jak będziesz jakąś stałą kartę, a może na którą pieniądze dostajemy, bo z tymi kartami, jeżeli już się aktywowałeś, jeżeli masz wystarczającą ilość środków, możesz tą kartą zamawiać tutaj produkty. Właśnie z Propeja, z tego co Zenoa wypłaca. Ma też do tego służy. Po submit zamówienie wchodzi, jest congratulation, zrobiłeś zamówienie. Pytanie moje, czy to jest jasne to, co napis, co wam pokazałem tutaj teraz. Czy to jest OK? Czy jest w porządku? Co? Przejdziecie? Potraficie zrobić swoje zamówienie z biura? Ta prezentacja oczywiście dzisiaj pójdzie do was. Dzisiaj będzie na maile pójdzie do wszystkich tam po kolei, więc będziecie mogli sobie oczywiście to przejrzeć. Być może nawet tą część wytnę, chociaż tak graficznie nie jest za ładnie, ale powiedzcie mi, czy jest to jasne? Czy da rady zrobić? Sławciu pisze tak, Krzysia tak i tak dalej. Super, super, super. No, zresztą Krysia już przetestowała chyba na trzech osobach dzisiaj, czy na czterech.
Nie tylko zamówienia, ale rejestrację, oczywiście rejestrację. I to jest super. Jasne, damy radę, pisze Miecia. Świetnie. Słuchajcie, to jest kwestia zamawiania. Natomiast zapisywanie nowych osób możemy robić na dwa sposoby. Dlatego, że możemy robić to również w taki sposób, że klikamy na ten login tutaj, czyli tak jak mówiłem, tu na ten login klikamy, kolor nam się zmienił, rejestruje, otwieramy tutaj, wpisujemy swoją nazwę i swoje hasło, klikamy tutaj dalej i otwiera nam się strona i wtedy zamiast order now, tutaj zamiast tego, klikamy enroll. I w momencie, kiedy klikniemy enroll, otworzy nam się od razu taka strona, którą pokażę Wam w innej prezentacji, bo dwa wejścia są. Ponieważ Twoja nowa osoba chce wystartować, to czy Ty musisz ją tutaj tak wpisywać, dawać jej namiary na swoją stronę? Nie, nie. To jest po to, żebyś Ty wpisał osobę. Ten sposób. Natomiast jest sposób wpisania. Z innej strony można, a już od tego momentu, jak tu klikniesz enroll, to tamten drugi sposób też od tego momentu do tego momentu doprowadza. Czyli jak wygląda zapisywanie, teraz zobacz. Jak wygląda zapisywanie? Czyli zapisujemy nowe osoby. Można tam kliknąć enroll, już będąc w biurze, albo wyświetlić sobie swoją stronę replikowalną. Moja strona replikowalna nazywa się waldemar.zenoalive.com. Jak Twoja strona replikowalna się nazywa, dostałeś w tej informacji, kiedy dostałeś namiary na biuro. Tam pisało na przykład, jeśli masz na imię Wojtek, czy Wojtek Kowalski na przykład, to mogło być wojtek.zenoalive.com, albo może jak już Wojtek było zajęte, to będzie Wojtek na przykład i tak dalej. Możesz sobie tą nazwę w biurze zmienić. Ale jeżeli wpiszesz sobie tą stronę replikowalną, HTTPS łamane na, tak jak tutaj u mnie jest Waldemar i tak dalej, swoją, otworzy ci się taka strona z twoim imieniem, nazwiskiem. Widzisz tutaj, tu jest moje, no bo tu jest moja replikowalna strona. Czyli tutaj na tej replikowalnej stronie musi być twoje imię i nazwisko, prawda? Czyli u mnie się otworzyło moje. I teraz co dalej robimy? Otworzyła się ta strona, kliknąłem na opportunity na tamtej stronie. Ja kliknąłem na opportunity, czyli szansę. Otworzyła mi się tutaj taka część. Join today, czyli rozpocznij dzisiaj, wpisz się dzisiaj. Klikam na to join today. To wszystko mogę prowadzić kogoś, kto tam sobie wpisał tą moją stronę gdzieś tam, jesteśmy na Skype'ie czy na telefonie, mówię, dobra, teraz kliknij Join Today. I on kliknął na Join Today i otworzyła mu się taka strona. Otworzyło mu się coś takiego, Poland, język polski, language Polish. Teraz trzeba kliknąć i rozwinąć tutaj to okno United States. Tutaj to okno rozwinąć. Jak klikniesz tutaj, rozwiń to okno, to okienko ci się fajnie rozwinie. Jak ci się rozwinie to okienko, potrzebujesz wybrać All NRF Markets. NFR Markets, czyli masz Stany, Australię, Kanady i tak dalej, a tu są wszystkie pozostałe rynki. Jak klikniesz te wszystkie pozostałe rynki, zaznaczysz, automatycznie otworzy ci się kraj Polska, ship to country Polska, czyli kraj Polska, shipping, wyślij do kraju Polska, prawda? Czyli przesłać do Polski produkt trzeba będzie. Jak klikniesz OK, wreszcie otworzy się strona, prawda? Otworzy się ta strona. Jak powiedziałem, można na to wejść z biura swojego poprzez enroll, bo wpisujemy teraz osobę, nie zamawiamy tylko, ale wpisujemy i zamawiamy. Albo przez tą stronę replikowalną swoją. Jak klikniesz teraz, tu ci się to otworzyło, od razu zestaw się pokazał. Zaznaczyłeś sobie, czy zaznaczyłaś sobie, tutaj dodałaś jedną sztukę oczywiście, otworzyła się taka następna strona Royalty Order. Bardzo ważny krok. Nie robisz tutaj z tym nic, klikasz tylko na dole continue, klikniesz continue, otworzy ci się, pojawi ci się takie okienko, wyskoczy takie okienko continue checkout. Kliknij na to, bo to jest takiego miesięcznego zamówienia, czego my nie chcemy w Polsce, ani w Rosji, ani w innych krajach europejskich. My nie chcemy takiego kasu automatycznego, który był w poprzedniej firmie. Po prostu tego nie chcemy i oni przystali na to, że okay, u nas tego nie będzie. Z czasem na tą stronę skasują, nam jest niepotrzebne. My chcemy po prostu, no my mamy trochę inne tutaj podejście, pewne inne rzeczy. Myślę, że to jest bardzo dobrze, że tak się dzieje. Nie ma nic tutaj przymusu, żadnego automatycznego ściągania pieniędzy, okay? Z karty. Czyli jak klikniesz ten checkout, otworzy ci się, kontynuuj, otworzy ci się kolejna strona, żeby wpisać adres.
dane osoby, osoby sponsorowanej, płeć, PESEL, ok? Rozwijamy tą stronę, przesuwamy wyżej, e-mail, osoby, powtórzyć e-mail, główny telefon, zaznaczyć, że mobile, jeżeli no, groma nasz dzisiaj celulary, czyli mobile, komórkowe telefony. Jeżeli jest inny telefon, można tutaj podać, nie trzeba. I teraz główny adres, ulica, jeżeli trzeba, jeszcze druga rubryka jest na ulicę, miasto, wybranie tutaj state, czyli województwa, polskie województwa są tutaj oczywiście i dalsza część tej strony, poniżej już kod pocztowy, kraj Polska już masz od razu tutaj. Teraz username, jaką nazwę będzie chciał ten człowiek mieć właśnie do takiej strony replikowalnej. Może to będzie Kazik tam, Wojtek, czy będzie, nie wiem, jak Małgosia ma Newbody na przykład, a ktoś tam ma jakieś, nie wiem, moje noni, czy moja nukuchiwa.zenoa, znaczy raczej nie radzę używać może tych nazw nukuchiwa.zenoa właściwie w stronach, bo tu jest compliance, nie chcemy tutaj wychodzić na compliance. Raczej takie osobiste po prostu rzeczy najlepiej takie. Czyli piszesz tutaj swoją username, swoją nazwę, którą swoją, tej osoby, która się rejestruje. Potem jest hasło, trzeba sobie od razu wpisać, powtórzyć hasło, a tu jest sprawdzenie tej username, prawda? Czyli tu się od razu wyświetli to, co tu wpisałeś, tu się też od razu wyświetli. Jak klikniesz check for availability, czyli sprawdź dostępność, to ci wyświetli, jeżeli na świetli napis good, czyli OK, może to być. I klikamy na continue. Jak klikamy na continue, otwiera się podsumowanie zamówienia i miejsce na payment. Rozwijamy tą stronę, czyli przesuwamy ją do góry. Poniżej mamy miejsce na kartę kredytową, właściciel, numer karty, miesiąc, rok ważności, security code i co robimy? Klikamy make payment. Klikamy make payment, jest welcome, Jan Kowalski, nowy afiliate Zenoa i tak dalej. Kochani, jest to po angielsku, firma pracuje w tej chwili, przygotowana jest polska wersja oczywiście tego. My się cieszymy, że już to już jest, że już możemy, że już nie musimy tymi linkami, chociaż niektórzy jeszcze chcą tymi linkami. To tak zawsze jest, to jest sprawa przyzwyczajenia zawsze, wiecie jak to jest. Moja Zenonka cały czas tutaj, słuchajcie, nukuchiwka znaczy, czeka tu na mnie cały czas. Jak sobie ją dawkuję, widzicie, coraz więcej energii mam. Jeszcze przy okazji. Słuchajcie. No jest to po angielsku póki co, ale moi kochani, jesteśmy w fazie przedstartu. Jesteśmy w tej fazie, kiedy firma dopiero zaczyna wszystko. Firma rozpoczyna. Pionierzy mają ciężko. Muszą pokonywać wiele trudności. Pionierzy muszą wielokrotnie zmagać się z rzeczami trudnymi, rozwiązania. Dostajemy produkty ze Stanów, czekamy na nie 2 czy 3 tygodnie, no czasem krócej, ale z reguły to tak trwa. No mamy te po angielsku grożeczy i tak dalej. To są trudności. Ale jeżeli pionier potrafi wytrwać i pracować systematycznie, pionierzy mają potem najlepsze nagrody. Pionierzy potem są absolutnie w czołówce. Pionierzy zbierają to, co najlepsze. Tak po prostu jest i nie ma się to czarować, bo są wielkie slogany, które mówią, a w marketingu wszystko jedno, kiedy wystartujesz, ma taką szansę jak inni. Szansę masz taką samą jak inni matematycznie i teoretycznie, ale praktycznie na pewno nie. Więc to jest inaczej. Tu jest ciężko na początku, ale im dalej, tym będzie lżej. Dlatego podjęliśmy z Markiem Pomerancem i z paroma innymi osobami tutaj na polskim rynku i rosyjskim i teraz węgierskim i paru innych, że wytrwamy ten trudny początek i szukamy ludzi, którzy naprawdę poważnie chcą do tego przedsięwzięcia podejść, poważnie do swojego zdrowia podchodzą i poważnie do tego biznesu, którym mogą sobie na boku fajny dochód wypracować i pomóc wielu ludziom również wypracować sobie świetny, stabilny dochód boczny. Ale podchodzimy do tego serio. Pokonamy te wszystkie trudności i wybudujemy firmę, która będzie przepotężną, wspaniałą, piękną firmą, bo po prostu etyka Johna Wadsworta, jego wiedza, jego przygotowanie, jego zaangażowanie, to wszystko, co on tutaj tworzy, co on kreuje i to, co zrobił do tej pory, nie tylko na to zasługują, ale generalnie gwarantują, że tak będzie, bo to jest to. Ten człowiek zrobił potężną rzecz w swojej karierze, stał się czymś, kimś naprawdę niezwykłym i kreujemy teraz wspólnie tą piękną rzecz, tworzymy wielką historię, już wielką w tej chwili historię Zenoa, tworząc nasze własne historie. Kochani, tyle ode mnie dzisiaj, ale pociągnąłem, wow, 21.01, no wiecie co, aż nieprawdopodobne. Kurczę, słuchajcie, chodziło mi o to, żebyście mieli tutaj jasność tego wszystkiego. Pamiętajcie o produktach, pamiętajcie troszkę o historii firmy, i najważniejsze z tego wszystkiego, pamiętajcie o 3927. To jest coś, co jest tym sercem. Wokół tego wszystkie inne formy nagrodzenia są zbudowane. Wokół dokładnie tego.
Kochani, tyle dzisiaj ode mnie, Waldek Uberna ze Słubic pięknych, nadodrzańskich, nadgranicznych. Zapraszam Was serdecznie, moi drodzy, na kolejny webinar, poniedziałkowy webinar. Planujcie koniecznie przyjazd, dołożę na spotkanie z Johnem Watsworthem. Ogłoszenia już za momencik, ja już kończę grafikę taką dosyć fajną, będzie jej pełno na Facebooku i na poniedziałkowym webinarze będzie wyświetlana, również w mailach dostaniecie. Zarezerwujcie sobie ten weekend 23-24, bo to będzie trampolina. To będzie taka trampolina naprawdę biznesowa, bardzo mocna, ale nie taka biznesu, że wyjedziecie ze spranymi głowami, nie, nie. Wyjedziecie tak mocno uzupełnieni wewnętrznie, mocno zbudowani, jeśli chodzi o wiarę, wizję, wiedzę i ogromną nadzieję na tą wielką szansę, która tutaj jest. Tyle, moi kochani. Pozdrawiam Was serdecznie, Waldek Uberna jeszcze raz. Hej.